Dzień dobry. Z nami Michał Lubieniecki, członek zarządu KOMA, usługi komunalne, która jest na Szlaku Świętej Warmii. Wspieracie Szlak Świętej Warmii jako duża prywatna firma. Dzień dobry, witam Państwa. Faktycznie tak, występujemy w znacznej części gmin, zaczynając od Olsztyna, przez gminy ościenne, gdzie odbieramy odpady od mieszkańców, tak naprawdę odbieramy odpady od gmin, które te odpady wytwarzają. Czyli jakby prowadzicie estetyzację Szlaku Świętej Warmii, a co Was skłoniło do tego, żeby wspierać taką inicjatywę? Ekologia. Zależy nam na tym, żeby było czysto, więc jeśli są odpady produkowane, muszą być one odebrane i właściwie zagospodarowane. Na szlaku każdy z mieszkańców ten odpad będzie pozostawiał, więc naszym celem będzie jego odebranie i przekazanie do zagospodarowania. A z kolei stowarzyszenie będzie musiało zaprojektować jakieś fajne śmietniki, jakieś miejsca takie, gdzie turysta też będzie mógł na trasie zrecyklingować na przykład swoje odpady. Czy takie pomysły są? Pomysły takie są, tak naprawdę ta współpraca jest potrzebna od samego początku, bo musimy wiedzieć właśnie jaki odpad, jakie miejsce, jaka częstotliwość odbioru, jak często nawet te kosze muszą być postawione faktycznie, żeby ten efekt był osiągnięty. Szczególnie, że to nie będą główne trasy, tylko tak naprawdę to będą takie wiejskie, poboczne drogi. Wiejskie, poboczne, ale ilością pojemników musimy nauczyć mieszkańców, żeby nie wyrzucać tych odpadów gdzieś tam po lasach, po rowach, jak to często jest, tylko właśnie stoi pojemnik elegancki, dobrze zaprojektowany, zachęcający, żeby tam wrzucić odpad. Świetnie, że o tym dyskutujecie już teraz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.